Siemaneczko, jestem Peter Gabes, witam, że mamy live. Czyli będziemy sprzedawać oczywiście, będziemy sprzedawać bimberek, a na początku zanim będziemy sprzedawać bimberek, będziemy sobie oglądać zwierzątka. Na początku tak zachęcam do zostawienia na komentarze, życzymy do oglądania. Ja mogę być trochę zmulony, bo jest godzina nagrywania 23:20. Bardzo późno jak na mnie, jeszcze praktycznie się nigdy tak nie nagrywałem, będzie dnia w zasadzie. Więc mieć takie poczucie, że troszeczkę się mogę tutaj wypowiadać. Ale mam nadzieję, że miałem tutaj wszystko pójdzie. Elegancko żółw. Tak, potrzebujemy dzisiaj łogarnąć parę spraw. Czy teraz... wszystkie są butelki. Ukurwa, mam butelek. A mi się zdawało, że miałem butelki jeszcze kupić. No to się lipka chodka porobiła. O kurwa, a miałem pieniędzy. Kaśka, czy ja ogólnie już wykorzystałem cały zacień do... Następna bolek. No dobra, czyli musimy iść sprzedać na PGR oczywiście jajka. Zrobić tam butelki. Bo nic innego nie poradzimy na to. Więc spoko loko, zaraz kaza będzie. No, czyta się. No spokojnie. Brany największych tregeli. To jest godzina. 7. No właśnie. Handlujmy. Czy ty masz, proszę panią, ma pani może butelki puste? No nie ma pani pustych butelek. Z tego co ja tu widzę bynajmniej. Tego co ja proszę pani widzę, to nie ma pani pustych butelek. To mnie trochę niepokoiło. Musimy poszukać pustych butelek. To mógłbym mieć teraz puste butelki. No i tu w sprzedaży. Gdzie ten bimberek. Co do nas pisał? Boję się myśleć, z czego zachodzi na pracę. Wyważyli to. Państwo jednak. Nie mogę mu zaprzeczyć, że zwierzęta były na taki zastrzyk w niepokojący sposób te efekty uboczne. Dobra, tu ale na razie widzę, że tutaj na razie nie możemy. Czyli pewnie tady ucha będzie mogli kupić butelki. Mam na taką nadzieję cichą. Chyba jednak ktoś musi mieć w końcu te butelki. Do sprzedaży. Witaj. Czy masz w końcu, ktoś ma jakieś butelki puste? Handlujmy, dobra. Mam chory bardzo na ten stołeczek. Czemu? Bo prawdopodobnie będę mógł robić papierosy. A wiadomo, papierosy z tytoniu, który no, jest zasiany. No, trochę masy, kasy możemy zarobić. Bez żadnych tutaj pitolenia. Ej. Co się odjebało? Kto mi tu wziął sił? Tuś mi zepsuł. Gdzie mamy teraz cedę? Mamy tutaj cedę. Cedę sprzedawaliśmy gdzie? Najlepiej wychodziło. Tadeusza. Chyba tak. Tak mi się zdaje. Tak chyba właśnie by chodziło. Tak, lecimy. To 320. Zbytnio kasy nie mamy z tego. Można powiedzieć. Zdacie sam sobie nie jest inaczej. Musimy się nauczyć jak samemu robić zacie. Wtedy będziemy mieli lepsze pieniądze.
ziemniaki, borówki. Czekacie, ja sobie pójdę do domu na spokojnie i przy kuchni usiądę. Jak to bym to prawa? Czy ja mogę w końcu ją wydoić? O. I teraz? Jaka to jest dziwne trochę z jednej strony, czy ja może tego nie ogania? Nie wiem. Że nie mogę tu wziąć i wytonić tej krowie. No to jest trochę dziwne. Z jednej strony, no ale dobra. Zobaczę, ale trochę dalej mnie chodzi. To będziemy pewnie szanować za mięso. Z tego względu, że no musimy zarobić. Czekajcie, tak chciałem wziąć. Zobaczcie tabę. Zasięgnie 51%. A czekaj, a zobaczmy, czy ja mogę w końcu. Nie to chcę. A zobaczmy. Ja sobie ją wezmę i pójdę sobie na PGR i sprzedam. Coś za tego zrobię? No bardzo ciekaw. Tylko jeszcze chciałem na koniec jeszcze ją ostrzyc. Ale zabierz. A, porządnie wyczyścimy. Dobra, spokojnie, już wyczyścimy. I ja będziemy mogli dostać za sprzedaż zwierzęcia, tak typowo następne zwierzęcia, to mnie zastanawia. Trochę tego nie jest. Jest 60. I to jest. To nie widzę, że mi to jest. 8 sztuk. Chodź. Chodź tu. Poda mi cię wydawać. Ale zobaczymy. Na bok sentymenty i zobaczymy. Teraz tak, sprzedaj jest 422. Tak. A zakup u niego łowcy to jest 763. Czyli u niego mi się nie kalkuluje tej opcji sprzedawać. Więc tylko tyle chciałem sprawdzić. Więc wiem, że wcale się to nie kalkuluje. Przestań pogodzić. No. Niech sobie to na spokojnie. Ta łowiecka sobie zje. Czekajcie. Czy ja mogę coś z tą Werną zrobić? Na to moment. Pójdziemy do swojej kuchni wspomnianej. Zobaczyć, jak zrobić zaciel w ogóle, jakikolwiek. Żeby po prostu zrobić jakiś większy pieniądz z tego, tak? Gotuj na ciepło. Zupa zaciel owsiany. Najpierw trzeba zrobić przepis. Zaciel jagodowy. Palenisko. Zaciel jagodowy. Już jest. Czyli tak, potrzebujemy 4 litry wody, powiedzmy, że to chodzi. 2 cukru, 2 borówki i słoik. Dobra. Borówki, czyli co my mamy w ogóle w naszej szpiżarce? Sól. Musimy kupić cukier, żeby po prostu zapisać. Czy to by teraz się opłacało, jeśli ja mam braki w ogóle? Bo ja mam braków trochę pozasiewanych. Po to właśnie, żeby zebrać. 4 godziny. Czyli idziemy w Kimę. Krótko mówię, idziemy w Kimę. Jest godzina 12 do 17 godziny. 17 godziny pojedziemy sobie w Kimę. 17:20. Cześć. Kimniemy się. Zobaczymy. Biorę sobie te braki. Ja sobie je przetworzę na cukier. Oczywiście.
ale i przy nim będę musiał przeznaczyć zakup mraka, przepraszam, zakup przeznaczyć na właśnie sprzedaż bezpośrednią, tylko będę mógł sobie elegancko braka przerobić na późniejszy cukier i z kolei na właśnie zaciep jagodowy, malinowy, jak zwał, tak zwał. Bo tak tylko jedynie będziemy mieli szansę się dobić, bo zaciep sam sobie jest zbyt drogi, czym ja mógł po prostu sobie pozwolić na to i po prostu to kupywać cały czas. Dobra, idziemy na to spalić. A, mieliśmy jeszcze kupić... sekundę. Sprawdzimy sobie do maliny. Maliny czy do borowki? Borowki. Ilości paru sztuk. A jeszcze, najpierw właśnie. Gotować. Nie mam się nie za chyba. To co jest baraków? Rozpalić ten, cztery wody, tej baraka. Więc musimy nanieść trochę wody. Oczywiście z 4-5 wiaderek na początek. Żeby po prostu to spełnić. Napełnij wiaderko. Napełniamy. Przetwarzamy zaraz sobie wszystko. I będzie elegancko. Rozpal. Tylko teraz tak. Powrót. Dziwotę. No i teraz chcę ugotować. Dobra. Gdzie musimy się zapiętać po wiaderku z wodą, żeby chociaż te cztery palniki w tym momencie byli w ruchu, tak powiem. Cyk, cyk, cyk. A spokojnie, zaraz sobie to ogarniemy. Idziemy sobie. Trzeba mieć właśnie, wiecie, to parę sztuk braka, jak przerobimy, to już zawsze będzie to lepiej jak wcale. Cyk, wrzuć wodę. Odpój. Sztukę z braka. I jeszcze do tego proszę. Sztukę z braka, woda jeszcze. Woda, 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 woda. Jeszcze trochę wody. Będzie, to będę najlepiej. Będę najlepiej, nawet najlepiej. Nie będę musiał przeznaczać ile pieniędzy na zakup tego zacieru. Bo będę mógł sobie w końcu sam robić. Fuck. Wiecie. I zacier. Jest bardzo. Wszystkie cztery fajerki są już gotowe. Są w pełnym użytku. Chcę jeszcze dodać drzewa ale opał. Chcę tutaj jeszcze powiedzieć. Czy ja mogę to powiedzieć gdzieś formie? Nie wiem, w domu przykładowo. Chyba na to się przez nie przestarzy w nocy. Właśnie to bym chyba wolał, że chyba bym się spod ale pojeździć. Tak prawdę mówiąc. Dobra. Musimy minę trochę zjeść. Zjeść. Napić się wody. Z trudni. Dobra. Nie z nic. A to dobrze. Ktoś tu mi się wchodzi. Sprawa jelenia oczywiście. Teraz się przydało fabry kupić. A czekajcie, jeszcze chciałem zobaczyć jedną. Nową zepsuńczą. Mam chyba posiągać trupę. Łaj na cały. I to wszystko. To taka będzie krótszy odcinek, bo jak wspomniałem jest godzina 23.30. W tym momencie już dokończę. Znaczy, to jeszcze nagrywam. Troszeczkę trzeba będzie za chwilę kąskić. Muszę trenować, wrzucić, miniaturki zrobić. Kurwa. Ile czasu mi? Znaczy miniaturki, bardziej w farmingu.
Czekajcie, jak ja chciałem już. Nie mogę spalić też chłopień na zimno, bo nie mogę dać się na ciepło, bo nie mogę. Ale pójdziemy sobie jeszcze w międzyczasie może nalepki. Sobie zrobimy, bo w sumie ja mam tą metkę, a tylko raz jej faktycznie użyjemy. Ale jeszcze musimy te braczki oczywiście rozbierać. Rozbierać, zobaczyć jak tam żywność gleby. A podejrzewam, że za mocno to ona została już pod tyłku. Ale może tych parę braków jeszcze tutaj poza siewami. Już brak miejsca. No to idziemy do domu, przy domu ustaniemy. Tutaj co wycofamy do naszej spiżarni, powiedzieć. Tak. Elegancko. Proszę Państwa, elegancko. Tak. Już końcówka chociaż z tej strony. Dobra. Nie jest tak źle. Teraz chciałbym tutaj zasiać. 12 sztuk. Jak mi to pozwoli. Pik. Pik. Dokładnie nasionek jest. A, to jest na dzisiaj. Ładnie to wyszło. Nakiwniemy się z godziny, dwie. Zobaczymy ten cukier, jak to będzie wyglądało z tym cukrem. Cukier gotowy. Dobra, jest git. Daj mi tutaj. No i teraz chcę zobaczyć, jak to wygląda. Zacie, jak go to palę nisko i muszę mieć borówki. Dobra. Muszę mieć borówki. Więc zobaczymy. A to w następnym odcinku. A w dzisiejszym było bo to na tyle. Jeśli tak jest, nie wiem, czy jest podobał. Wstać, komentarz i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, następnego odcinka. Na razie, cześć.